Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 223. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Nie ma nic złego w byciu optymistą, w szukaniu pozytywów i szklance do połowy pełnej, ale jak wiemy, wszystko co skrajne jest niebezpieczne, zatem podejście hashtag good vibes only niesie za sobą wiele zagrożeń. Człowiek odczuwa cały wachlarz emocji, wśród których wyróżniamy te negatywne i pozytywne. I ja zaniepokojona rozprzestrzeniającą się narracją, że wszystko powinno być zawsze super, nie psuj nastroju i nie wprowadzaj negatywnej atmosfery, zaprosiłam do siebie po raz drugi psycholożkę i psychoterapeutkę Asię Gutral, prowadzącą podcast Gutral Gada. Porozmawiamy o tym, dlaczego radość nie powinna być jedynym towarzyszącym nam uczuciem. Dowiemy się, do czego służą nam emocje. Zrozumiemy znaczenie ich rozpoznawania i nazywania tego, co czujemy. Wątków wiele, ciekawostek i refleksji cała masa. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ale dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Miłego słuchania. Cześć Asiu, po raz drugi. Cześć, po raz drugi. Nie wiem, czy wiesz, to znaczy wiesz, ale ja od jakiegoś czasu miałam w planach temat nasz dzisiejszy i ty sama go wywołałaś przy naszej poprzedniej rozmowie, więc tym bardziej się cieszę, że się zgodziłaś kontynuować i go ze mną podjąć. Nie, ja tak robię, ja tak po prostu zostawiam taki cliffhanger i czekam, aż ktoś mnie drugi raz zaprosi do podcastu. To jest strategia, tu nie ma przypadku. Kurczę, wiedziałam, że chciałaś tu wrócić. Dokładnie. I to tak mi było dobrze z tobą. Mhm. A to znaczy ja wierzę, że w tym żarcie jest trochę prawdy i wezmę to do siebie i będę się z tego cieszyć. Więc mi jest bardzo miło, że jesteś z powrotem. No i tak jak zapowiedziałyśmy wcześniej, jeżeli ktoś słuchał, to wie, zainteresował nas temat good vibes only i takiego trendu jednego z wielu, wydaje mi się, bo te trendy to są po każdej stronie spektrum obecnie, mam wrażenie. No ale jest taka tendencja, że nawet widzimy na różnych, nie wiem, grafikach czy billboardach, kampaniach, że właśnie te good vibes, czyli właśnie stay positive i życie jest piękne i wszystko jest wspaniałe. I zastanawiam się, dlaczego ciebie jako psycholożki, psychoterapeutki to zjawisko razi albo niepokoi? Ono mnie niepokoi ze względu na rozmiar, jaki osiągnęło i zniekształcenia, które się z nim ciągną. Bo w samym dostrzeganiu szklanki do połowy pełnej nie ma nic złego. W myśleniu pozytywnym też nie ma nic złego. Gorzej jest, kiedy przez ilość, w której te hasła positive vibes only, czy good vibes, czy stay positive się pojawiają i w kontekstach, w jakich się pojawiają, trudne jest to, że trochę brakuje nam miejsca na różnorodność. To znaczy w tej sytuacji nie widzimy, że w ogóle all vibes, all the time, nie? Czyli że ten świat i to nasze życie nie może być tylko pozytywne. Więc jeżeli słyszymy te komunikaty good vibes only, albo oglądamy kolejny post, w którym widzimy love my life i właśnie te positive vibes, to zaczynamy się zastanawiać, kurde, a w moim życiu to są bardzo różne vibes, a ostatnio to nawet bardziej trudne przeżycia niż te pozytywne. Coś jest ze mną nie tak. I tworzy się też takie oczekiwanie, że ten świat będzie tylko pozytywny. To znaczy, że moje życie powinno być pasmem sukcesów, pasmem dobrych zdarzeń i jeżeli ja przeżywam coś trudnego, jeżeli ja się smucę, jeżeli ja czuję lęk, jeżeli ja czuję złość,
to coś jest ze mną nie tak, to ja coś robię nie tak, to nie wiem, nie mam szczęścia, albo los jakoś się sprzysiągł przeciwko mnie. I to jest bardzo trudne, bo te positive vibes only, to jest jakiś wycinek rzeczywistości, to jest jakiś fragment. I myślę, że bardzo mocno do tego przyczyniły się social media, do zniekształcania obrazu rzeczywistości, przez co ta realna rzeczywistość zaczyna nam wyglądać jako coś nieprawidłowego. A dlaczego ten positive vibes jakoś tak szczególnie mnie razi? Bo ja, pracując w gabinecie terapeutycznym z pacjentami, często spotykam pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Zaburzenia lękowe to jest taka grupa, w którą łączy się na przykład lęk uogólniony, lęk z napadami paniki, fobia społeczna, w ogóle różne fobie proste, agorafobia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Więc to jest taki duży parasol. I jednym z takich modeli, których się pracuje w terapii poznawczo-behawioralnej, którą prowadzę, jest model nietolerancji dyskomfortu. Czyli są osoby, które mają trudność z tolerowaniem tego, co jest trudne, co jest nieprzyjemne, a takimi emocjami, też doznaniami fizjologicznymi, no bo emocje mają też komponent takiej reakcji fizjologicznej, które są nieprzyjemne, no to na przykład złość, smutek, lęk, tak? I w połączeniu z tym positive vibes only zaczynamy sobie trochę wzmagać tą nietolerancję dyskomfortu. Czyli po pierwsze, jeżeli ja czuję coś nieprzyjemnego, to jest nieprzyjemne i ja chcę tego uniknąć, a po drugie, ja dostaję komunikat z zewnątrz, że ten świat i to moje życie to powinno być właśnie takie optymistyczne, wręcz hura optymistyczne, pozytywne, same dobre rzeczy powinny mi się przytrafiać, więc to dodatkowo wzmaga nam to unikanie, ale także jakieś wzmożone napięcie związane z tym, co ja robię w moim życiu nie tak, że mi się przytrafiają trudne rzeczy. Kiedy widzę reprezentację na Instagramie, która mi jasno, wprost mówi, że ma być pozytyw, a u mnie nie jest pozytyw. I kiedy zaczęłam sobie to hasło jakoś tak w głowie maglować, no to nagle teraz, jak w zasadzie wchodzę do jakiegokolwiek sklepu, to naprawdę porozglądajcie się, drodzy słuchacze i słuchaczki, że znajdziecie koszulki, kubki, plakaty, nie wiem, co tam jeszcze, różne bibeloty, na których są takie hasła good vibes only czy positive vibes only. Ale powiedziałaś, że powinno być all vibes, żeby wszystkie nastroje i emocje były tolerowane, komunikowane, mile widziane, ale my mamy chyba taką tendencję, żeby zakładać, że jeżeli nie ma tej szklanki do połowy pełnej, jeżeli nie jest super, to znaczy, że jest źle, że jest beznadziejnie i że musimy to zmienić. Czyli jakie powinny być te emocje w naszym całym wachlarzu i o jakich emocjach powinniśmy mówić i umieć je w ogóle nazywać? Znaczy, wszystkie emocje są ważne, to zabrzmi jak frazes, ale myślę, że to, co jest istotne. Emocje pełnią rolę informacyjną. Emocje powstają w odpowiedzi na naszą konfrontację z jakimś bodźcem zewnętrznym, albo wewnętrznym, wyobrażeniowym, czy pochodzącym z naszych przekonań. I one nas informują o tym, jakie my znaczenie przypisujemy tym bodźcom. Czyli jeżeli, nie wiem, rozpada mi się relacja, która była dla mnie ważna i ja czuję smutek, to znaczy, że tracę coś, co było dla mnie ważne. Jeżeli ktoś przekracza moje granice w życiu osobistym, w życiu zawodowym i ja poczuję złość, to jest informacja, moje granice zostały naruszone. Jeżeli ja mam przed sobą jakieś ważne wydarzenie i czuję lęk, czy czuję strach, to również jest ważna informacja o tym, że ja będę konfrontować siebie z czymś, co postrzegam jako wyzwanie trudne, wymagające ode mnie pokazania różnych moich zasobów i umiejętności. I teraz w momencie, w którym ja odczytam, co te emocje ze sobą niosą, to mogę uruchomić adaptacyjne lub dezadaptacyjne strategie radzenia sobie z tym. Czyli jeżeli jestem w sytuacji na przykład wystąpienia publicznego, i odczuwam lęk, bo myślę sobie, wyjdę na scenę i zaraz oni wszyscy mnie wyśmieją, no to mogłabym sobie pomyśleć, spierdzielam stamtąd, nie będę występować, powiem, że jestem chora i po prostu tam nie przyjdę. I teraz ta strategia nazywana byłaby unikaniem, tak? Czyli unikam tego, co postrzegam jako trudne. Jeżeli uniknę, no to faktycznie takim krótkoterminowym, natychmiastowym efektem będzie to, że mój poziom lęku opadnie, tak? Uff, nie muszę tego robić. Jestem zadowolona.
ale długoterminowo ja nie realizuję różnych ważnych dla mnie celów. Na przykład wiem, że bez tego wystąpienia nie zrealizuję, nie wiem, jakiegoś zadania na studiach albo nie osiągnę jakiegoś ważnego takiego milestone w mojej karierze i ja coś tracę, tak? I tutaj w takim sprzężeniu zwrotnym może się pojawić smutek. Jestem niezadowolona, bo straciłam szansę czy okazję na coś, co było dla mnie ważne. No i teraz jedyną szansą na to, żeby oswoić ten swój lęk albo osiągnąć to, co jest dla mnie ważne, jest się skonfrontować nie tylko z samą emocją, ale ze strategią, którą chcę wybrać. Mogę się zastanowić przede wszystkim, na ile myśl "oni wszyscy mnie wyśmieją" jest katastrofizacją, a jest czymś, co jest oparte na faktach. Czy faktycznie kiedyś mi się tak przytrafiło, że jak wyszłam, nie wiem, na scenę czy przed grupę ludzi, to wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać i wytykać mi palcami? Albo czy byłam świadkiem takiej sytuacji, w której komuś coś takiego się przytrafiło? Okej, nie. Na ile jestem w stanie znieść to, że może kilka osób będzie się szyderczo uśmiechać? No, nie będzie to najbardziej komfortowa sytuacja, ale powiedzmy, kalkulowuję to w ryzyko tego występu. A czy to, że ktoś się będzie szyderczo uśmiechał, oznacza, że to ze mną jest coś nie tak? Czy mogą być jakieś inne powody, dlaczego ktoś się tak zachowuje? No i w ten sposób trochę dekonstruujemy sobie tą myśl katastroficzną. Wszyscy będą się ze mnie śmiać. Na mniejsze kawałki dyskutując z tą myślą, co skutkuje obniżeniem naszego poziomu lęku. Ale możemy także dokonać takiej ekspozycji. Dobra. Czyli ja zakładam, że jeżeli ja wyjdę na tą scenę, to wszyscy się będą ze mnie śmiali, wszyscy będą, nie wiem, wytykali mnie palcami, a w ogóle połowa ludzi wyjdzie z sali. I mogę przeprowadzić eksperyment, robię to i sprawdzam, które z moich oczekiwań faktycznie się sprawdziły. I to jest też taka nauka na przyszłość, że ja miałam różne katastrofizacje, a nic z tego się nie wydarzyło. Większość rzeczy, o które się martwimy, tak naprawdę w rzeczywistości się nie wydarzają. Więc to są takie metody na konfrontowanie tego i wybieranie adaptacyjnych strategii zachowania. Czyli właśnie, co jest dla mnie ważne? Czy dla mnie ważne jest to, żeby obniżyć poziom lęku, uniknąć tego wystąpienia? Czy jednak dla mnie ważne jest to, żeby je zrealizować, bo to służy jakimś innym moim celom? Tak? I w jaki sposób ja mogę sobie pomóc w regulowaniu tego mojego napięcia, żeby jednak zrealizować to, co jest dla mnie ważne. W jaki sposób mogę wyrazić moją złość, w której ktoś, nie wiem, narusza moją granicę, no bo agresja, tak, czy słowna, czy fizyczna, jest dezadaptacyjną formą wyrażania złości. Nie możemy krzywdzić innych ludzi fizycznie czy słownie. No więc w jaki sposób ja mogę wybrać adaptacyjne wyrażenie złości? Okej, mogę asertywnie wyrazić swój sprzeciw. Nie mam zgody na to, żebyś mówił do mnie w ten sposób albo mówiła. I kiedy zobaczymy, że my jesteśmy w stanie radzić sobie z napięciem, no bo te emocje to jest pewnego rodzaju napięcie, które w nas przepływa. To nie jest tak, że my mamy codziennie tyle samo złości, tyle samo lęku, tyle samo smutku i tyle samo radości. Albo że jesteśmy na 100% radość i to jest nasz taki status, który powinien być utrzymywany, a jeżeli się pojawiają jakieś inne emocje, to jest nieprawidłowe. No to jest pewnego rodzaju fluktuacja. To powiem Ci, że złapałam się wielokrotnie na tym, może pod wpływem właśnie tych wszechobecnych komunikatów, że piętnowałam siebie za to, że nie czuję się dobrze, co tylko pogłębiało mój zły stan, więc się zapętlałam właśnie zły. To też jest chyba słowo klucz, bo już chciałam powiedzieć, że to są te negatywne stany, negatywne emocje, ale są po prostu chyba inne emocje. Nie, ja przepraszam, że Ci przejdę w słowo. Proszę bardzo. Na naszym pierwszym podcaście moja koleżanka mi powiedziała, że super się słuchało monologu Karoliny Sobańskiej i powiedziała, że to jest komplement, ale ja bym jednak chciała, żeby to był dialog między nami, ale będę się wtrącać. Emocje są pozytywne i negatywne. Pozytywne i negatywne nie oznacza dobre i złe. Emocje mają walencję, czyli pewnego rodzaju znak. Znaki są pozytywne i negatywne. Okay. I teraz, kiedy mówimy w psychologii objawy pozytywne, to wcale nie oznacza, że one są dobre. Objawy pozytywne to tak zwane objawy wytwórcze. Mamy na przykład objawy pozytywne w schizofrenii. Mamy omamy wzrokowe czy słuchowe. To jest coś, co powstało, a czego nie powinno być. Mamy objawy negatywne, czyli na przykład obniżony nastrój, abulia, apatia. Więc odczepmy się od tych emocji pozytywnych, negatywnych, bo one na litość boską są pozytywne i negatywne. Słuchaj, w ostatnich 2 latach negatywny jest najlepszym wynikiem testu.
Tyle powiem. A, racja. Potrzebowałam chwili, żeby załapać, ale dobry żart. I więc odczepmy się od tego pozytywnego i negatywnego, bo w przypadku emocji to w ogóle nie ma nic wspólnego z dobre i złe. I chciałabym tylko tyle powiedzieć. Dziękuję. A bardzo proszę, teraz aż się wybiłam, więc nazywajmy emocje negatywnymi, mimo że niekoniecznie oznaczają, że jest to coś złego. I z tego, co ty mówisz, wynika, że my akceptując i nazywając te negatywne emocje, tak naprawdę przybliżamy się do good vibes, czyli w sumie mamy więcej tego dobrego w życiu później. To znaczy trochę też myślę, że zależy, żebyśmy sobie zdecydowali, co to znaczy dobre życie. Co to znaczy dobre życie? To dobre życie to jest takie, w którym nie ma żadnych problemów, nie ma strat, nie ma naruszania granic, nie ma trudności. Wszystko jest w ogóle, wiecie, mlekiem i miodem płynące i codziennie rano spotyka nas niespodzianka i śniadanie do łóżka. Czy znacie kogoś, komu się tak potoczyło życie? Czy znacie kogoś tak osobiście, bo autoprezentacja w mediach społecznościowych to nie jest życie? Kto ma tylko przyjemne wydarzenia w swoim życiu, tylko dobre, pozytywne wydarzenia i nigdy w życiu nie stało się mu nic trudnego. Bo ja nie znam. Jeżeli znacie kogoś takiego, to dajcie namiar, bo ja bym z chęcią taką osobę poznała i zapytała, jak ona to robi. I powiedziałam, że ta reprezentacja w social mediach, nie? No właśnie to nam trochę podbija to zniekształcenie, że ta trawa u sąsiada zawsze była trochę zieleńsza, tylko że kiedy mamy kilku sąsiadów w okolicy, to ta skala porównań nie jest taka duża. A teraz, kiedy jesteśmy w social mediach i mamy tysiące zaobserwowanych kont, czy tysiące znajomych na Facebooku, w których w trybie ciągłym 24 na dobę dokonuje się jakaś autoprezentacja, no bo przecież rzadko kto wstawia zdjęcie bez filtra, rzadko kto wstawia zdjęcie, kiedy wygląda jak przysłowiowa kupa, po prostu nic mu się nie udaje i po prostu ma najgorszy dzień ever i w jego życiu dzieją się trudne rzeczy, nie spał, jest opuchnięty. No i nie wstawiamy takich zdjęć, wstawiamy zdjęcia, na których wyglądamy dobrze. I to też nie jest nic sprzecznego z ludzką naturą, bo człowiek ma motywy do autoprezentacji, bo ludzie chcą czuć się dobrze na swój temat. I to jest ochrona dla naszego dobrostanu, ochrona dla naszego samopoczucia i dla naszej samooceny. Więc te motywy autoprezentacyjne są w pewien sposób naturalne. Natomiast jeżeli wpadniemy w tę pułapkę, że my myślimy, że to jest rzeczywistość tej osoby cały czas, że ona się budzi z tym perfekcyjnym makijażem i tymi włosami, no to wtedy jesteśmy w silnym zniekształceniu, które rzutuje czyli ten zniekształcony obraz rzutuje na jak najbardziej realną rzeczywistość. Ale tutaj jeszcze mamy taki aspekt, który też wydaje mi się powszechny, czyli osoby, które trochę wypierają to, że coś jest nie tak, które mówią do kogoś, daj spokój, jakby psujesz atmosferę, albo spójrz na to pozytywnie, jakby nie, przecież nic się nie stało, że mi się to trochę kojarzy może z takim spiritual bypass, jest takie słowo, nie wiem, czy spiritual, bo tutaj positivity bypass, że właśnie know, osoby, bo mówią, właśnie wszystko post jest o tym świetnie. Pisze. A no widzisz. Tak, nie, ja się bardzo wkręciłam w temat spiritual bypassingu po jednym podcaście dotyczącym doświadczeń psychodelicznych u mnie w moim podcaście. To jeszcze zanim przejdę do spiritual bypassing, to jest takie komentarze, nic się nie stało, to jest unieważnianie. Bo skąd ja mam wiedzieć lepiej od ciebie, czy to, co się stało, jest ważne, czy jest nieważne. Jeżeli jest ważne dla ciebie, to jest wystarczająca informacja, którą ja potrzebuję. Ja mogę, to czasami jak widzimy dzieci, nie? Którym, nie wiem, pękł balon, który niosły z wesołego miasteczka i jest rozpacz, nie? No, nic się nie stało, ja to wiem. Świat będzie się toczył dalej. Ja wiem, że balony czasem pękają, ty to wiesz. Ale dla 2 czy 3 latka właśnie skończył się cały jego świat. I on to przeżywa jako najważniejsze wydarzenie. I jeżeli ja powiem takiemu dziecku, ale co ty płaczesz? Nic się nie stało. To ja mu wysyłam komunikat, to co ty przeżywasz jest nieważne. To co ty czujesz jest nieistotne. I to jest bardzo duża zbrodnia, ponieważ ja nie muszę teraz rzucać wszystkiego i lecieć po nowy balon, bo to by był przepis na nietolerancję dyskomfortu. Przeżywasz coś trudnego, musimy szybko to załatać, żeby było dobrze.
nie? No właśnie, a jeżeli umarł komik, trzeba kupić nowego i powiedzieć, że tamten był na spacerze i zmienił mu się kolor oczu. No. Albo wyjechał na wakacje, nie? Albo w ogóle nic nie powiedzieć. To jest przepis na nietolerancję dyskomfortu. Ludzie i w ogóle stworzenia ludzkie mają zasoby do tego, żeby radzić sobie z różnymi trudnymi rzeczami. I jeżeli powiemy młodemu człowiekowi, który pękł ten balon, słuchaj, no jest mi strasznie przykro, to musi być okropnie trudne, przykro mi, że to cię spotkało. Wiesz, kiedy będziemy jeszcze raz przychodzić koło tego wesołego miasteczka, kupimy balon, jeżeli to będzie dla ciebie ważne. I wtedy dajemy taką informację, widzę, co przeżywasz, daję uznanie dlatego, że to jest trudne. No, nie skleimy tego balonu teraz, żebyś miał go natychmiast. No, jest jakaś siła zaradcza. Kiedyś, w przyszłości, jutro, na kolejnym spacerze możemy kupić nowy balon, bo wiem, że on był dla ciebie ważny. I to jest tyle, co możemy zrobić. Powiedzieć dziecku, słuchaj, no stało się, chomik odszedł, tak się czasem zdarza, zwierzęta odchodzą, to jest bardzo trudne, wiem, że jest ci przykro, też będę po nim tęsknić, ale bardzo lubiłeś i my lubimy mieć chomika w domu. Po prostu pójdziemy do sklepu, wybierzemy nowego chomika, jak się z tym czujesz. To jest też taka informacja, żeby pokazać, hej, nie dość, że coś się wydarzyło, ja widzę, że to się wydarzyło, jest mi przykro z tego powodu, że przeżywasz trudne emocje, chcę cię wspierać i mam gotowość do tego, żeby cię wspierać. To jest okej, żeby te emocje wyrażać, tak? I oczywiście tutaj wyrażanie emocji też ma pewną zgodę, bo jeżeli dziecko płacze, płacz jest strategią regulacji emocji. To nie jest nic złego, tego nie trzeba ratować i zamykać. Mówi, nie płacz, tylko nie płacz, nie? Nie, a dlaczego? W zasadzie co jest złego w tym, że płacze? Oczu sobie nie wypłacze, nie? Nie odwodni się, więc pomoże to ukoić emocje, ale też z drugiej strony no, nie możemy mówić to już, tylko żebyś nie płakał, to już lecimy do tego sklepu, no bo właśnie nie mamy szansy stolerować tych emocji. Ale pokazujemy też szanse na rozwiązanie i takie adaptacyjne, że no, jest nam przykro, lubimy te chomiki, lubimy te balony, spróbujemy w jakiś sposób to załatwić, ale to nie będzie ten sam chomik i to nie będzie ten sam balon. Nie musimy zaciemniać tej rzeczywistości. Więc w ogóle też w takim dorosłym życiu mówię nikomu, a co ty się przejmujesz? Ale wszystko będzie, do wesela się zagoi, nie? Tak. To są komentarze, które są unieważniające, ponieważ ja i ty jesteśmy na różnych etapach życia, jesteśmy innymi osobami, żyjemy w innym świecie i ja mogę wiedzieć z mojej perspektywy, że to, co ty przeżywasz minie, bo byłam w podobnej sytuacji i nie wiem, mogę sobie wyobrazić, czy jakoś nawiązać do swoich doświadczeń w tym, co ty czujesz, ale to nie jest doświadczenie to samo jeden do jednego. I ja nie mogę oczekiwać, że ty będziesz miała tą moją perspektywę i wiedziała, że za 2 lata to złamane serce po tym chłopaku to już nie będzie miało dla ciebie żadnego znaczenia. Dla ciebie to się teraz dzieje, najstraszniejsza tragedia w życiu i jedynym, co mogę zrobić, mówić, słuchaj, cholernie jest mi przykro, że cię to spotkało. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? A nie, weź Karolina, fajna z ciebie laska, to zaraz tutaj będziesz miała 30 innych chłopaków, nie? Bo to jest unieważnianie i to nie jest w porządku. No ja myślę, że my się z tym spotykamy bardzo często. Ja mogę mówić z autopsji, wielokrotnie słyszałam, że kiedy mówiłam, że nie wiem, czuję się gorzej, to było pytanie, ale dlaczego? I to jest taki mój duży trigger do dzisiaj, bo emocje często są jakby po nic. Biorą się no, nawet po prostu z powietrza, z jakiejś małej rzeczy, która może nas wybić. I tak jak powiedziałaś, ktoś, coś, co dla kogoś jest końcem świata, dla drugiej osoby będzie czymś totalnie błahym. I też pamiętam właśnie niedawno przeżywałam jakąś historię i usłyszałam, jakby, dziwnie reagujesz, czemu tak reagujesz? A kurczę, my mamy różne punkty zapalne, możemy reagować w najbardziej absurdalny sposób na kwestie, które mi mogą się wydawać śmieszne, typu zadzwonić, nie wiem, na infolinię i nie jedna osoba dostaje drgawek, że musi porozmawiać z kimś na infolinię, a mi się wydaje, Jezu, laska, przecież obcy człowiek, to nic takiego. I fajnie by było, żebyśmy pozwalali ludziom po prostu przeżywać, albo właśnie nie racjonalizowali wszystkiego, typu, wiesz, że inni ludzie mają większe problemy? Albo no to jest idiotyczne, no to tak, ale wiesz, inni ludzie mają większe szczęście, po co się cieszysz? Nie? Odwróćmy ten komentarz. No, dostałam awans, no i czym ty się cieszysz? A inni ludzie mają większe powody do szczęścia, nie? No to jest ten sam komunikat. Jak w ogóle bez sensu jest tego typu porównywanie się. I to, co jest ważne, bo powiedziałaś parę zdań temu, że czasami się zdarza tak, że mam zły dzień i nie wiem, o co mi chodzi. I sobie myślę, że wtedy można sobie zadać takie pytanie, gdyby dzisiaj był dobry dzień, to co by się zmieniło?
jaka byłaby różnica, bo wtedy mamy szansę trochę zmapować to, co nas gryzie. I to nie jest tak, że my tutaj w 3 sekundy odgadujemy, o, coś czuję, to już wiem, z czego to wynika. Ja miałam chyba z miesiąc temu taką fazę, że strasznie mnie wkurzała moja przyjaciółka. I ja nie mogłam za Chiny zrozumieć, dlaczego ona mnie złości. Po prostu nie byłam w stanie. Znamy się na tyle dobrze i mamy na tyle bliską relację, że mogłam mi powiedzieć, tak mnie strasznie wkurzasz, że ja nie wiem, o co chodzi. Nie chcę cię ranić, nie chcę w ciebie ciskać złością, ale po prostu coś takiego się dzieje w naszej relacji, że zaczynasz mnie złościć. I miałyśmy szansę, kiedy ta relacja jest bliska, po prostu o tym pogadać. I oczywiście nie w 3 sekundy, ale w 2 tygodnie doszłam do tego, co mnie złości i miałyśmy szansę sobie o tym pogadać i to wyjaśnić. I czasami no, człowiek, psycholog też ma jakieś tam bardzo takie dziecięce motywy zazdrości albo jakichś takich, wiecie, utajonych w ogóle tutaj różnych zachowań albo naruszania granic zaewaluowanych tak, że trudno je znaleźć. Tylko nie oczekujmy od siebie, że ja natychmiast zrozumiem, mam jakiś trudny dzień czy trudny okres i przecież powinnam się cieszyć, tak? Pracę mam, dom nad głową mam, partnera mam, pieniądze mam, a jakoś czuję niezadowolenie i smutek, nie? To się zdarza, tylko zastanówmy się, co by się musiało zmienić, żebym ja czuła się inaczej. I być może to będzie jakaś podpowiedź na pytanie, co takiego się dzieje, co nie pozwala mi w jakiś sposób czuć satysfakcji. No, to też jest tak, że nawet w zaburzeniach depresyjnych, czy wypalenie zawodowe, tak? To jest taki syndrom, w którym teoretycznie wszystko gra. Możesz nawet osiągać świetne sukcesy zawodowe, a będziesz czuć wzmożone napięcie, cynizm, wrogość względem innych ludzi i ktoś jako obserwator z zewnątrz może się zapytać, no ale o co ona jest taka wredna? Przecież wszystko ma, tak? Nie masz powodu, żeby nie być sfrustrowana, smutna. No, my tych powodów do końca możemy nie być świadomi albo nie widzieć i nie wszystko złoto, co się świeci. Tak, to jest też trochę o naszym systemie wartości, o tym, co my uważamy za godne smucenia się, a są ludzie, których życie po prostu tam nie powinno być przestrzeni na cokolwiek złego, ale ja tak im bardziej sobie zgłębiam ten temat i sobie rozmyślam, to stwierdzam, że po prostu nam się wydaje, że uszczęśliwiają nas zupełnie inne rzeczy niż naprawdę to jest. I to, co powiedziałaś, żeby sobie tak odwrócić, co musiałoby się wydarzyć, to myślę, że jest fajna zmiana perspektywy, bo na przykład może się okazać, że powinniśmy się wyspać. Jesteśmy po prostu zmęczeni i ten smutek naprawdę jest tak trochę znikąd, no bo nic się nie wydarzyło, nikt nam nie powiedział niczego przykrego, ale po prostu potrzebujemy odpoczynku i regeneracji, a my czasem tego tak nie uczymy. No, jeżeli kojarzycie Państwo piramidę Maslowa, to jest taka bardzo podstawowa teoria behawioralna, że na dole mamy potrzeby fizjologiczne. To jest sama podstawa piramidy. Samorealizacja jest dopiero na samym szczycie. No, niektóre teorie mówią, że musimy przejść po kolei, po tych stopniach drabiny. Więc jeżeli my będziemy niewyspani, niedojedzeni, bez aktywności fizycznej, to no, ciężko nam będzie sięgać po dalsze części tego dobrostanu i samorealizacji, bo po prostu te podstawy będą zaniedbane, a bez tego ani rusz. Nawet jeżeli będę osiągać świetne sukcesy zawodowe, ale ja będę niedospana, to mój mózg, mój układ nerwowy po prostu powiedzą, no sorry ziom, ale nie dam rady w ten sposób funkcjonować. Mówiłam też jeszcze, znaczy miałam w myślach, żeby powiedzieć, ale może tego nie wyartykułowałam, że mamy też często takie mylne wyobrażenie o depresji. Że depresja gdzieś z takiego obrazu popkulturowego kojarzy nam się z osobą, która już nie jest w stanie wstać, jest targana myślami samobójczymi, czy podejmuje próby samobójcze. Ten nastrój jest absolutnie nieumożliwiający funkcjonowanie i podejmowanie, nie wiem, zobowiązań zawodowych. I to jest jeden z wielu obrazów depresji. Mamy depresję o nasileniu, epizod depresji o nasileniu łagodnym, umiarkowanym czy silnym. I w zaburzeniu depresyjnym, w ogóle we wszystkich 3 stopniach, takim istotnym elementem jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Że to, co kiedyś nas cieszyło, w tym momencie przechodzi obok nas zupełnie obojętne. Tym się różni depresja od smutku, że nawet kiedy jesteśmy smutni, może to będzie takie brutalne porównanie, ale przypomnijmy sobie stypę, jeżeli ktoś kiedyś był na jakiejś stypie. To nawet osoby z najbliższej rodziny, wspierane przez osoby przybyłe, są w stanie się uśmiechnąć. Ktoś powie dobry żart, ktoś się uśmiechnie.
to nie znaczy, że te osoby nie przeżywają smutku, tylko smutek pozwala na fluktuację i pojawienie się innych emocji. W depresji to raczej jesteśmy trochę za szybą i wyłączeni od różnych pozytywnych aspektów. I nawet w tej depresji na śledzie umiarkowanym osoby mogą pracować, mogą funkcjonować. Możemy je widzieć schludne, ubrane, pojawiające się na czas, ale uśmiechające się bez przeżywania uśmiechu. Znaczy raczej bardziej tak poznawczo z kontekstu sytuacyjnego, wiedzące, że teraz wypadałoby się uśmiechnąć, ale nie przeżywające radości. I to również jest obciążające dla naszego funkcjonowania. No wszystko mam, pracę, dom, dzieci, tam co sobie wymarzyłam, a nie czuję przyjemności, nie czuję satysfakcji. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że szczęście czy poczucie satysfakcji z życia, to też są takie trochę odrębne komponenty, nie? Że w badaniach często satysfakcję z życia mierzy się inaczej niż szczęście, że szczęście też jest jakąś zmienną dyspozycyjną, chwilową. Ja nie mogę być szczęśliwa przez cały czas albo nie mogę odczuwać radości przez cały czas. Ale mimo wszystko mogę uważać, że wiodę całkiem satysfakcjonujące życie. Czyli to znaczy, że my nie powinniśmy dążyć do tego stanu szczęśliwości, tylko po prostu takiego umiarkowanego, nie wiem, normalności, zwykłości, spokoju? To jest to, co chcemy osiągnąć, ten stan? Ja myślę, że każdy z nas będzie chciał osiągnąć co innego. Mnie teraz najbardziej cieszy spokój, ale zadam Ci pytanie, dobra? I też dawaj. Jakoś to pytanie będzie też skierowane do wszystkich, którzy nas słuchają. Policzcie, ile razy w życiu byliście naprawdę szczęśliwi. Tak, że to było miejsce, w którym chcecie być i ta pełnia szczęścia była dla Was oceniana na 100%. Na 100%? Tak. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek czułam 100% szczęścia. Ja mam chyba ze dwie takie sytuacje w życiu. Że mam takie poczucie, że to było najlepsze miejsce na świecie i nie zamieniłabym tego na nic innego. I to są w ogóle dla mnie jakieś takie klejnoty, które trzymam jak takie okazy gdzieś w swoim repertuarze doświadczeń. Nie dlatego, że są takie rzadkie i chcę je powtarzać, tylko dlatego, że są tak wyjątkowe, bardziej jak ciekawostka. I to szczęście jest ulotne. My możemy też praktykować. I teraz może przejdę do takiego momentu, w czym to positive vibes może być istotne, bo my możemy też przez naszą perspektywę poznawczą trochę się wyostrzać na te bodźce pozytywne. I teraz jeżeli będziemy uważać, że moje szczęście da mi tylko wtedy, kiedy będę miała tyle pieniędzy, że już nigdy w życiu nie będę musiała pracować, będę miała taki samochód, dom w takim rozmiarze i moje ciało w jakimś rozmiarze, a ubrania tylko od tego i tego projektanta, no to jest takie szczęście syntetyczne, nie? Czyli ja wierzę, że coś, co sobie tam zapewnię, to da mi wtedy, czy jak spełnię określone warunki, to wtedy będę szczęśliwa. Natomiast możemy też trochę się na to szczęście, nie chcę używać słowa programować, ale może nie znajdę lepszego określenia. Nastrajać. Nastrajać to jest dobre słowo. Na przykład poprzez odczuwanie wdzięczności. Ja wiem, że słowo wdzięczność się totalnie wyprało i wysrało przez różne nieprawidłowe używania tego. Poczuj wdzięczność, wdzięczność za to, że tu gdzie jesteś. Ale ja mogę dzisiaj czuć wdzięczność za to, że z Tobą rozmawiam. Że jestem w takim miejscu w życiu, w które pozwala mi spotkać się z Tobą, nagrać to, że mam kubek ciepłej kawy i że po prostu się cieszę, że w tym momencie mojego życia mogę tego doświadczać. I to tyle. Skupiam się trochę na tym, co jest, a nie na tym, czego nie ma. I mogę się zastanawiać nad czymś, co sprawi mi dzisiaj przyjemność. Czyli ja mogę sobie tę przyjemność też zaserwować. Ja nie muszę czekać z nadzieją, że pod ten mój dom przyjedzie. Akurat z samochodami to jest słabo, bo ja w ogóle te samochody to się nie znam, ale nawet trudno jest mi powiedzieć, co ja bym potrzebowała, żeby z takiego syntetycznego, nie wiem, co bym chciała. Serio, jakby mam takie poczucie, że ta wdzięczność, którą gdzieś praktykuję, sprawia, że naprawdę jestem okej z tym, co mam, ale wyobraźmy sobie, nie wiem, że ktoś mi przywiezie teraz dobry lunch pod dom. Nie?
ja mogę po prostu zastanowić się, co ja mogę dzisiaj dla siebie zrobić przyjemnego, co jest w zasięgu moich możliwości. I stwierdzam sobie, a kurde, po pracy se pójdę na basen. Na pół godziny, bo jest basen w okolicy. I to będzie dla mnie przyjemne. I jasne, że ja bym sobie mogła, to nie jest tak, że ja nie mam co robić po pracy. Wiecie, pranie, sprzątanie, gotowanie, mogłabym jeszcze ze 3 posty napisać i w ogóle tam parę artykułów przejrzeć. Ja mam co robić. Tylko jeżeli ja tą swoją baterię wyczerpię, a nie znajdę szansy na to, żeby ją naładować, to trudno mi będzie odczuwać przyjemność, bo to trochę tak, jakbym operowała na 5% baterii i próbowała odpalić wszystkie aplikacje. Padnę. I też ta wdzięczność z tego, co mówisz, wcale nie oznacza tej pełni szczęścia i euforii. Myślę, że ja tak się muszę trochę obronić, że to nie znaczy, że nie odczuwam szczęścia w życiu, tylko myślę, że nie chodzi o to, żeby dążyć do takich 100%, bo my praktykując to docenianie tych właśnie przyjemności, małych rzeczy w życiu, odczuwamy ogólnie taki dobrostan, mam wrażenie. I ta recepta, którą podałaś, wydaje mi się być piękna, ale to też znowu się sprowadza do tego, że żeby chcieć sobie sprawiać przyjemności, żeby generować w sobie to poczucie wdzięczności, no to też trzeba czuć, że się na to zasługuje. Czyli to jest o tej samoakceptacji, polubieniu siebie i wracamy do sedna. No ale znowu wchodzimy w jakiś obszar polubienie siebie. Czy ja jakby... Lubienie siebie nie oznacza, nie można tam postawić znaku równości z byciem idealnym, nie? Czasami mamy takie wyobrażenie, że żeby lubić siebie albo mieć wysoką samoocenę, to my musimy być tak z siebie w 100% zadowoleni i mieć wszystko takie wypielęgnowane. Tak. I ja nie jestem ślepa. Ja wiem, że ja bym mogła pewnie ważyć nieco mniej i w ogóle ćwiczyć nieco więcej albo czytać nieco więcej, tylko w ten mój obraz samooceny wchodzi moja pełna samowiedza, że ja wiem o sobie różne rzeczy. Z niektórych rzeczy jestem bardzo zadowolona, z niektórych rzeczy jestem dumna, a niektóre rzeczy wiem, że mogę nad nimi popracować, jeżeli one będą dla mnie ważne. Bo to no właśnie, to jest jeszcze taki aspekt, który moim zdaniem trochę całościowo to zbiera i to jest podążanie i życie w zgodzie z wartościami. I wartości w takim rozumieniu terapii poznawczo-behawioralnej, w zasadzie trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, to nie jest Bóg, honor, ojczyzna, tylko oczywiście może być, ale wartości to jest to, co jest dla nas ważne, czemu my nadajemy jakąś wartość w życiu. I w ogóle kierowanie się wartościami pomaga trochę to życie porządkować, bo odpowiadamy sobie na takie pytania, co jest dla mnie ważne. I nagle okazuje się, że kiedy zadam sobie to pytanie, co jest dla mnie ważne, to ja mogę oglądać różne rzeczy na tym Instagramie czy innych social mediach i myśleć sobie, nie, no fajnie, no ktoś ma wypasioną furę, nie? Tylko właśnie ta fura zupełnie nie jest dla mnie ważna. Ja nie muszę jakoś mieć tego samochodu, żeby osiągnąć jakiś poziom szczęścia czy satysfakcji, ponieważ to w ogóle nie jest moja wartość. Ja się nie znam na samochodach, ja bym chciała taki samochód, najlepiej elektryczny, który jedzie z punktu A do punktu B i w nosie mam jego markę. Nie jest to dla mnie ważne. Rozumiem, że są ludzie, dla których to może być wartość. Też jakby, i też to pokazują badania, że kiedy kierujemy się wartościami, to trochę inaczej zmienia się taka wewnętrzna narracja i motywacja do tego, jak podchodzimy do różnych rzeczy. Oczywiście wszyscy wiemy, że trzeba dbać o zdrowie. I teraz jeżeli ja sobie powiem, muszę się dobrze odżywiać, bo muszę dbać o swoje zdrowie, no to tam się pojawia muszę, zakaz, nakaz, przykaz, tak? A kiedy pomyślę sobie, hej, moje zdrowie to jest dla mnie moja wartość, to jest dla mnie ważne, żeby być zdrową, żeby zachować moją mobilność i sprawność jak najdłużej, żeby móc funkcjonować w sposób, który umożliwia mi robienie innych ważnych dla mnie rzeczy, to wówczas mogę się przy swoich różnych wyborach żywieniowych, stylu życia kierować moimi wartościami. Mogę sobie pomyśleć, okej, no mogłabym tu jeszcze z godzinkę popracować i porobić jakieś różne produktywne rzeczy, za które zbiorę też lajki na Instagramie. To też jest taka kwestia natychmiastowej gratyfikacji, nie? Opublikuję fajny post na Instagramie, lecą lajki. No, podbija mi to mój poziom
jakiegoś rodzaju zadowolenia, no bo zrobiłam coś, co moim zdaniem jest ważne i otrzymuję pozytywną informację zwrotną, to jest bardzo istotne w kontekście właśnie tej gratyfikacji, ale myślę sobie, no ale ważne jest dla mnie też to moje zdrowie, więc jest ważniejsze niż na przykład, nie wiem, posty na Instagramie, czy jakaś tam kariera instagramowa. Ja idę na spacer, czy idę na jakąś, na rower na godzinę po to, żeby realizować inną moją wartość. I kiedy się w tych wartościach trochę poogarniamy, to nagle okazuje się, że te różne rzeczy, które są nam prezentowane, być może w ogóle nie są dla nas ważne, że to one są ładne, fajne, ale nie jakoś specjalnie ważne na tyle, aby świadczyło o moim statusie. Dla kogoś ważne będzie, nie wiem, rozwój zawodowy, dla kogoś życie rodzinne i spokój. Co więcej, te wartości też nam się zmieniają na przestrzeni życia. No, myślę, że gdybym zapytała siebie 10 lat temu, co byłoby dla mnie najważniejsze, to pewnie kariera. Teraz jestem w takim momencie życia, gdzie inne rzeczy są dla mnie ważne. Więc to jest taki cenny drogowskaz, który pomaga nam wyznaczać to, co daje nam to poczucie satysfakcji, co daje nam to poczucie szczęścia i też pomaga nam dokonywać wyborów, które mają na celu te nasze wartości wspierać i budować. Czyli to nie jest jakiś odgórny właśnie nakaz. Musisz spać 8 godzin, ćwiczyć tyle godzin, robić to tyle godzin, osiągać takie sukcesy zawodowe i wtedy możemy się trochę zorientować właśnie, co jaką ja widzę wartość dla siebie, co jest dla mnie ważne i jak ja chcę to swoje życie organizować w świetle różnych wartości, które mi towarzyszą. Jest taki nowy tekst w sierpniowym magazynie Pismo Karoliny Lewestam dotyczący szczęścia. Nie mam niestety magazynu przy sobie, bo zostawiłam go na dole, ale jest tam przytaczane takie bardzo klasyczne badanie, autorów niestety nie pamiętam, że zmierzono poziom szczęścia osób, które wygrały duże pieniądze w amerykańskiej wersji Totolotka. Zmierzono poziom szczęścia osób, które utraciły kończynę w wyniku wypadku i zmierzono poziom szczęścia grupy kontrolnej, czyli osobom, której nie wydarzyło się nic z tych rzeczy. I oczywiście możemy domyślać się, że osoby, które wygrały pieniądze, były bardzo szczęśliwe. Osoby, które utraciły kończynę, były bardzo nieszczęśliwe. Już mówię w takim telegraficznym skrócie. No i osoby, którym nic z tych rzeczy się nie przytrafiło, prezentowały jakiś tam średni poziom szczęścia. I co się okazało? Po 3 miesiącach nie było różnic pomiędzy grupami. Zarówno osoby, które wygrały olbrzymie pieniądze, jak i osoby, które utraciły kończynę, nie różniły się pomiędzy sobą. Więc to nam tym bardziej pokazuje, jak bardzo chwilową i ulotną rzeczą jest szczęście. I że ono nie trwa wiecznie. To nie jest tak, że kiedy my spełnimy x, y, z punktów i wymagań, to my osiągniemy to szczęście i ono już będzie tylko rosło albo będzie konstans. Te nasze życie i różne rzeczy, które się w nim dzieją, po prostu fluktuują. Są świetne momenty, w których wszystko idzie po naszej myśli, nasze wartości są realizowane, a są także takie momenty, często niezależne od nas, w których to po prostu my chyba często nie zdajemy sobie sprawy, że realizujemy cele i marzenia innych ludzi, albo właśnie te, które uważamy za wymagane społecznie i dążymy do czegoś, dopiero jak to nam się przytrafi i jak to osiągniemy, to stwierdzamy, że no właśnie wcale nam nie jest jakoś lepiej, wcale nam nie jest szczęśliwiej. I jak słuchałam cię teraz, to otworzył mi się taki nowy portal do autorefleksji, bo w tym momencie, podam przykład, bo to może być, wierzę, że pomocne, że wielokrotnie miałam tak, że bardzo chciałam mieć jak najwięcej atrakcji towarzyskich i też o tym pisałam, że wydawało mi się, że jeżeli mam brak planów na piątkowy wieczór, to jestem frajerem, frajerką zasadniczo. I w tym momencie doszłam do takiego etapu, gdzie mam możliwość no właśnie pokazania sobie, nie wiem komu innym, że moje życie jest takie bujne, po prostu towarzyskie, że jest tyle różnych atrakcji, a ja zdecydowałam, że bardzo, ale to bardzo zależy mi, żeby się wyciszyć i wyjechać sobie z Warszawy na weekend i po prostu pobyć poza bodźcami, pobyć w naturze. I właśnie słuchając ciebie pomyślałam sobie, kurczę, wielokrotnie bym wybrała te imprezy, wmawiając sobie, że ja naprawdę chcę tam iść, a rzeczywistość jest taka, że to była jakaś moja projekcja, wyobrażenie mojego życia, czyli właśnie marzenie innych osób albo właśnie ta wizja, którą chciałam zrealizować. Więc myślę, że to poukładanie wartości daje nam taki
oddech, że nawet może patrząc na te positive vibes w social mediach, my myślimy sobie, okej, może ta osoba jest w jakiejś totalnej euforii, konstans, jakby spoko, ale nie czujemy, że coś jest z naszym życiem nie tak, tylko wiemy, że ona wybrała może właśnie takie inne atrakcje, a mi jest dobrze z tym, gdzie jestem dzisiaj. A może w ogóle jest to autoprezentacja i tam wcale nie ma tych positive vibes, tylko jest to jakiegoś rodzaju trend, który powielamy. I w ogóle taka autorefleksja, zadawanie sobie takich pytań, jeżeli ktoś myśli, że to brzmi naiwnie, to niech sobie to po prostu wypróbuje. Czego chcę? Czego dzisiaj potrzebuję? Co sprawi mi dzisiaj przyjemność? W ogóle to dbanie o przyjemność to też jest taka technika, którą realizuje się w pracy na przykład z osobami z zaburzeniami depresyjnymi. Planowanie aktywności nakierowanej na przyjemność. To jest bardzo istotne w trosce o nasz dobrostan, bo ten nasz dobrostan to jest też taki nasz bufor na relacje stresowe. No to porównajmy to trochę do organizmu, nie? Organizm, który jest odpowiednio odżywiony, wyspany, z większym prawdopodobieństwem uchroni się fali przeziębień na jesień niż osoba, która jest wykończona, niedożywiona, wyczerpana natychmiast, tak? Podłapie jakąś wirusówkę wiszącą w powietrzu. I podobnie jest z naszym dobrostanem. Jeżeli on jest zaopiekowany, to różnego rodzaju sytuacje także losowe, bo to życie, to trochę też już o czym powiedziałyśmy, że to życie nie może być wyłącznie szczęśliwe. Nie ma takich ludzi na świecie, którzy wiedliby wyłącznie szczęśliwe życie. Oczywiście suma różnych wydarzeń i różnych rzeczy na koniec końców może być taka, że okej, ja jestem, uważam, że moje życie jest satysfakcjonujące albo że odczuwam satysfakcję z mojego życia. Ale jeżeli ja jakoś sobie będę zadawać tego różnego rodzaju pytania, gdzie ja jestem, czego potrzebuję, to mam większą szansę na to, żeby ten swój dobrostan zaopiekować, a jeżeli on będzie zaopiekowany, to również takie losowe sytuacje, których nie unikniemy, nie wiem, strata bliskich osób, no każdy, kto żyje, umrze, nie? Więc to też są takie przeżycia, które są obciążające i my nie możemy nic z tą stratą zrobić poza jej przeżyciem. I to są często takie doświadczenia, które pomagają nam także zdać sobie sprawę z tego, że hej, tam są jakieś zasoby do tolerowania dyskomfortu. Tam są jakieś zasoby do przechodzenia przez różne trudne rzeczy. Bardzo dużo też wysiłku wkładamy jako ludzie w unikanie tego, co jest nieprzyjemne. A to z kolei obniża nam jakość życia. No bo jeżeli ja się boję ekspozycji na ludzi, a tak bardzo tych ludzi potrzebuję, no to stoi we mnie w pewnej sprzeczności i unikając, ja nie jestem w stanie wieść życia, nie wiem, z innymi ludźmi i to moje życie też jakoś traci. Często to widać właśnie w przypadku podjęcia psychoterapii, że osoby przychodzą do gabinetu terapeuty wtedy, kiedy poczują jakiegoś rodzaju konsekwencje, a te konsekwencje mogą odbywać się na poziomie emocjonalnym, behawioralnym lub reakcji fizjologicznych, ale zazwyczaj wiążą się z jakąś stratą w życiu. Na przykład doświadczam napadów paniki i przestałam wychodzić z domu. Kiedyś uczestniczyłam, nie wiem, w jakichś zajęciach tańca, które mnie cieszyły. Chodziłam do kina, spotykałam się z przyjaciółmi, a teraz boję się, że dostanę napadu paniki, więc unikam ekspozycji na różne rzeczy, które zwiększają prawdopodobieństwo. I to moje życie traci, bo nagle zamyka się w czterech ścianach. Więc myślę sobie, że po prostu poweryfikujmy, co mamy takie poczucie, że tracimy, czego byśmy chcieli, co jest dla nas ważne, w jaki sposób możemy się przybliżyć do realizacji tej wartości, co nas oddala od realizacji tego, co jest dla nas ważne. I taki sposób na wewnętrzne dialogowanie ze sobą i zadawanie sobie tych pytań też jest pewnego rodzaju odroczeniem właśnie tych, jak jest piątek, to trzeba iść na imprezę. Bo jeżeli ja zadam sobie pytanie, hej, jest piątek, na co ja mam dzisiaj ochotę? To może się okazać, że na imprezę i świetnie, może się okazać, że a dzisiaj mam ochotę sobie posiedzieć w domu z książką, albo mam ochotę wyjechać pod miasto, albo mam ochotę, nie wiem, zaprosić przyjaciółkę do siebie i obejrzeć film. Nie? Tam jest pełna gama możliwości. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja mam tyle pracy, że ja nie mogę w piątki nic robić, tylko muszę pracować. Jeżeli twoją wartością jest praca, no to rozumiem, że wybierasz rzeczy, które zbliżają cię do realizacji twojej wartości. Pytanie, czy jesteś w stanie pracować tyle bez wytchnienia i bez troski o dobrostan, żeby ta bateria się nie wyczerpała. Wydaje mi się, że my mamy takie przeświadczenie, że ta Dolina Szczęśliwości to jest taka bardzo komfortowa sytuacja, czyli właśnie mamy tak dużo pieniędzy, że nie musimy
chodzić do pracy, albo właśnie mamy idealny związek, mamy święty spokój, robimy same przyjemne rzeczy, a zapominamy, że kiedy jest nam właśnie zbyt wygodnie, to nam wcale nie jest tak szczęśliwie, że my jednak potrzebujemy tych momentów, kiedy czujemy jakieś wyzwanie. Tak jak powiedziałaś, no byłoby mi o wiele wygodniej zostać w domu, niż wyjść do ludzi obcych i przełamać się, a tak naprawdę w tym przejściu przez dyskomfort, który też jest w sumie takim wyświechtanym słowem, tak, wyjdę ze strefy komfortu, no trudno, no niestety, będziemy się do tego odnosić, że właśnie przez ten dyskomfort, przez te trudniejsze emocje, my finalnie osiągamy tę satysfakcję. I nawet tak jak powiedziałaś o tych wystąpieniach publicznych, tak? Na przykład, no nie wiem, czy są osoby, które się tak zupełnie nie stresują, ale ja się na przykład zawsze strasznie stresowałam, ale finalnie byłam w tym całkiem dobra i tuż przed byłam gotowa powiedzieć, Jezus, ja wracam na chatę, w ogóle po co ja sobie to robię? Natomiast to uczucie po, kiedy wiesz, że dałaś sobie radę pomimo tego, że to nie było proste, to nam daje to ulotne szczęście, tą chwilę, kiedy myślisz sobie, ej, no właśnie życie jest ekscytujące i takie satysfakcjonujące. No daje też pewnego rodzaju samowiedzę i widzisz, to tutaj myślę, że każdy będzie miał sam swoją granicę, bo mamy także pułapkę utopionych kosztów. Nie? Czyli inwestujemy w coś i te koszty, które ponosimy, czasowe, emocjonalne, finansowe, poznawcze, przewyższają potencjalne zyski. Czyli ja mogę się wymęczyć, przygotować do jakiegoś spotkania, wystąpienia, potem się okaże, że przyszły, nie wiem, dwie osoby, nie? I mogę sobie myśleć, po co ja w ogóle to wszystko robiłam, albo nie wiem, jakoś to nie było dla mnie tak warte. Ale my też z tego wyciągamy lekcje. Czasami też mamy tak, no... Jestem na niesatysfakcjonujących studiach. W ogóle mnie nie interesuje to, czego ja się tu uczę, ale jak już zaczęłam, to skończę. Mhm. Nie? To też jest taki przykład pułapki utopionych kosztów, że ja nie realizuję czegoś, co daje mi satysfakcję, co jest dla mnie ważne, tylko robię coś, no bo już zaczęłam. I podejrzewam, że gdybyśmy tutaj zaprosili teraz 10 twoich słuchaczy i poprosili ich o taką analizę, to każdy miałby swoje argumenty. I dla niektórych to faktycznie prościej już było te studia dokończyć, niż zaczynać nowe i mieliby za tym swoje argumenty, a dla niektórych byłoby to właśnie utopiłam koszty, no bo zaczęłam, to skończy, moje przekonania w ten sposób zadziałały. Ale wracając jeszcze do strefy komfortu. Ja myślę, że nie trzeba jej opuszczać, bo można ułożyć sobie życie tak, żeby nie występować publicznie. Albo są ludzie, którzy na przykład nie mają potrzeby kontaktu z innymi ludźmi. I jeżeli oni dojdą do wniosku, że niespecjalnie, że oni lubią sobie siedzieć w domu i pracować w domu i ci ludzie to niespecjalnie są im do życia potrzebni, to po co oni mają to zmieniać? To my warunkujemy, co nam jest potrzebne. Mówiłam o tym w odcinku Kasi Travelicious, pozdrawiam Kasię bardzo serdecznie, że w przypadku leczenia fobii, miałyśmy taki podcast, taką rozmowę o awiofobii, czyli lęku przed lataniem i jego nie trzeba leczyć. Może nie latać. Nie trzeba leczyć awiofobii, bo jeżeli ktoś sobie układa życie, przecież nie trzeba latać samolotem. To nie jest konieczne. Ja mogę sobie ułożyć swoje życie tak, że ja co roku jeżdżę, nie wiem, samochodem, autokarem, pociągiem w różne kraje, do których te środki lokomocji mogą mnie zawieźć i w ogóle żyję i to nie jest dla mnie żaden temat, to latanie. Ale nagle jak się okazuje, że moi bliscy znajomi biorą udział w jakiejś wycieczce na drugi kontynent. No i kurde, niespecjalnie da radę się tam dopłynąć, bo to się czasowo nie zgrywa. I ja zaczynam odczuwać konsekwencje, że ja rezygnuję z tej wycieczki i z tego wydarzenia, ponieważ ogranicza mnie mój lęk, to ja ponoszę jakąś konsekwencję. I ta konsekwencja jest sygnałem do tego, aby podjąć jakieś strategie, no takie samopomocowe, albo udać się po wizytę do specjalisty. Sama miałam taką pacjentkę i też zgodę na opowiadanie tej historii, która żyła bez latania 54 lata. I dla niej to nie był żaden problem, no bo sobie jeździła nad polskie morze i bardzo, bardzo ją to satysfakcjonowało. Tylko nagle okazało się, że jej córka bierze ślub w Meksyku, a bardzo chciała w tym wydarzeniu uczestniczyć. I to był temat, który przyprowadził ją do gabinetu. Zaczęły pojawiać się konsekwencje. Być może nie będę mogła uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu dla mnie i dla mojej córki i chcę coś z tym zrobić. Więc ja też nie namawiam tu nikogo do terapii, ludzie, bo to nie trzeba mieć kontaktu z innymi ludźmi, chociaż te kontakty są bardzo dobre dla naszego dobrostanu i ważne dla takiego poczucia szczęścia. Ale każdy z nas też te miary szczęścia i te potrzeby, które się w nim mieszczą, będzie miał trochę inne. Więc super przykład. Bardzo mi się to podoba, bo to jest tak samo, że to jest okej, że nie lubimy szpinaku.
znaku, nie musimy się go nauczyć lubić, jakby można jeść inne rzeczy. Tak samo nie musisz polubić gry w tenisa, możesz sobie grać w coś innego albo w ogóle nie grać. Są inne rozwiązania, więc bardzo mi się to spodobało, ale muszę się uczepić innego tematu. Bo jak tak trochę odwracamy soczewkę, to ty powiedziałaś, że tak, ustaliłyśmy, że nie ma idealnych żyć ludzi, którzy są zawsze po prostu na maksa happy. Z drugiej strony my często prezentujemy się w taki sposób, żeby to wyglądało, że jest lepiej niż jest i to jest powszechne, ludzkie, normalne, też warto być może wyczulonym. Ale ja też zauważyłam, że jest taki trend odwrotny, że zaczyna się pojawiać albo się już pojawia od dawna takie podkreślanie tych cech właśnie, nie wiem, tego cierpienia, tego, że jest źle, tego, że autentyczność oznacza, że mówimy o tych momentach, kiedy nie czujemy się najlepiej, że znowu wpadamy ze skrajności w skrajność, że albo popularność zyskują konta podkreślające, że życie jest zawsze zarąbiste, albo takie, które pokazują, tak naprawdę wszystkim jest ciężko. I zastanawiam się, czy w tym też nie powinniśmy doszukiwać się czegoś niepokojącego, że znowu takie podkreślanie tej ludzkiej niedoli nie sprawia, że my się taplamy w naszych właśnie smutkach, traumach i nigdy w sumie nie żyjemy tak na luzie normalnie. Super. Wiem, jak psycholog to zależy. No bo myślę sobie, że też te różne konta trafiają do różnych ludzi w różnych momentach ich życia. Ja nie znam takich kont, ale może żyję w jakiejś bańce, które by jakoś się opierały tylko na tym, co jakoś jest niedobre i niesatysfakcjonujące. Ja myślę, że silne emocje przyciągają naszą uwagę. Tak, skrajnie pozytywne i skrajnie negatywne będą w pewien sposób absorbujące. Środek, pomimo tego, że może być najbardziej reprezentatywny, czyli różnie bywa, powiedzmy jest średnio emocjonujący. No bo ja mogę oglądać te różne negatywne kanały, już nazwijmy je tak, które prezentują w takim nurcie normalizacyjnym różne bardzo trudne przeżycia, jakoś gdzieś na tym się koncentrują. Zarówno możemy się z nimi utożsamiać, czyli ja też teraz przeżywam coś trudnego i to ma taką moc oddziaływania, nie jestem z tym sama. Zresztą tak też działają na przykład grupy wsparcia, tak? Jakoś łączą doświadczenie i zapewniają sobie wsparcie, ale mogą też działać na zasadzie takiego porównania społecznego w dół. Porównania społeczne dzieją się w dwóch kierunkach, porównania w dół i w górę. Mhm. Czyli jak ja wypadam na tle innego standardu porównania. Zazwyczaj dobrze by było, żeby te porównania były rzetelne, żeby standard porównań był podobny do nas. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ale wracając do w dół, w górę. Jeżeli ja się porównuję z kimś, kogo uważam za subiektywnie gorszego albo w gorszej sytuacji od mojej, to ja siebie oceniam lepiej, to wzmacnia moją samoocenę. Jeżeli ja się porównuję z w górę, czyli porównuję się do kogoś, kogo uważam za subiektywnie lepszego od siebie, to wówczas to obniża moją samoocenę. I teraz, dlaczego powiedziałam o tym standardzie porównań? To jest ważne dlatego, że jeżeli ja się będę porównywała z top modelką, to trochę moje okoliczności życiowe i jej okoliczności życiowe to są dwie różne historie. Nie? Ona ma inny styl życia, inne priorytety takie zawodowe i obowiązki wynikające z wykonywania zawodu. Na pewno inny styl życia, no bo podróże i coś tam. A ja, wyobraźmy sobie, na to jestem, nie wiem, księgową na etacie. I nie mam nic do księgowych na etacie. W ogóle pozdrawiam z tego miejsca serdecznie moją księgową, bo ona wykonuje robotę, o której ja nie mam zielonego pojęcia. Tylko czy księgowa na etacie po 8 godzinach pracy będzie miała tyle samo czasu na pracę na siłowni, tak, która gdzieś dla tej modelki jest częścią jej obowiązków zawodowych. Różne zabiegi pielęgnacyjne, podróże, nielimitowany czas pracy, imprezy branżowe. No nie wiem, może branża księgowa też ma jakieś różne high fashion imprezy. No życzę im tego, jeśli tego potrzebują. Więc to jest trochę nierówne porównanie. Ten standard, który ja wybieram, jest zupełnie nie czymś, co ja mogę porównać. Jakbyś porównywała, widzisz, te samochody, mówię, że nie są dla mnie ważne, ale jakoś stoję i widzę samochody, znaczy siedzę teraz z okna, malucha z Lamborghini. To nie jest obiektywny standard porównań. Możemy oczywiście powiedzieć, a ja wolę malucha i nie chciałabym żadnego Lamborghini, ale porównanie tych dwóch samochodów pod bardzo wieloma różnymi względami jest po prostu nieobiektywne.
I być może z tymi kontami, które jakoś tak wskazują na ten content taki negatywny, trudny, działa to trochę tak, że jeżeli ja to sobie obejrzę, to dokonuję właśnie tych porównań, ja jestem w lepszej sytuacji, to jakoś boostuje tą moją samoocenę. Oczywiście mamy jeszcze coś takiego jak ruminacyjny styl myślenia, że jakoś rozpamiętywanie różnych trudnych dla mnie rzeczy jest taką specyfiką poznawczą, która sprawia, że tak przetwarzam i przeżywam rzeczywistość. Oczywiście niesie to ze sobą różnego rodzaju zyski, no bo skoro taki styl się utrzymuje, to coś musi go podtrzymywać, takie wzmocnienia. Na przykład dostaje atencję, dostaje opiekę, dostaje wsparcie. No ale też przyczynia się do obniżenia nastroju przez to, że ciągle gdzieś siedzimy w jakichś trudnych doświadczeniach. Ale też jest taka ciekawostka może, że kiedy myślimy narcyz, to zazwyczaj kojarzy nam się osoba, która mówi, ja jestem lepsza od innych, wyjątkowa, zasługująca na specjalne warunki i uznanie. Natomiast jest jeszcze coś, co w języku polskim, w literaturze polskiej znalazłam coś takiego, co się nazywa narcyzm charytatywny. Czyli ja jestem poszkodowany, ja jestem biedny, ludzie źle mnie traktują i to jest właśnie jakby taka druga część tej soczewki, która też ma czasami do czynienia z zaburzeniami narcystycznymi albo z zachowaniami narcystycznymi, więc no może to, nie wiem, musiałabym poobserwować takie konta. Ja słyszałam o takim terminie narcyzm wrażliwy, tak, który jest w kontrze właśnie do tego wielkościowego, ale to tak też po prostu ten temat gdzieś tam mnie ciekawił i to jest w ogóle osobny temat rzeka i też chyba nie zakładamy, że wszyscy ci mówiący o złych emocjach to zaraz na zaburzenia mają narcystyczne, ale... Nie, absolutnie tego nie sugerujemy. Ale wracając do tych naszych dobrych vibesów i do tej takiej toksycznej pozytywności, to mimo wszystko bardzo mnie zaciekawiło to, że masz od jakiegoś czasu refleksję na punkcie spiritual bypassing, więc tak, no nie wiem, czy to jest dobry temat na koniec, bo on pewnie też jest bardzo długi i złożony, ale nie wiem na ile, wiesz, też nasi słuchacze się z tym wcześniej spotkali, ale to mi pasuje do tej narracji pod tytułem jestem zen, wszystko jest wspaniale, nie psuj atmosfery, jakby same dobre rzeczy dzieją się i medytujmy. Nie, sama też medytuję, więc jestem ciekawa, jakie masz przemyślenia na ten temat. No ten spiritual bypassing, czyli to takie unikanie duchowe ma za zadanie przede wszystkim sprawić, że my znajdziemy jakieś uzasadnienie i też ominięcie różnych trudnych, niewygodnych dla nas sytuacji. On się może odbywać w bardzo wielu, bardzo różnych praktykach duchowych, niekoniecznie tylko z czymś, co nam się kojarzy właśnie z medytacją, ale także z takim zwolnieniem z odpowiedzialności. Na przykład wszystko w rękach siły wyższej. Nie? Czyli jakoś ja siebie zwalniam z odpowiedzialności za to, co się dzieje, co przeżywam, na rzecz tego, żeby właśnie jakoś siła wyższa za mnie tutaj zdecydowała. W sprawie spiritual bypassing bardzo polecam taką książkę, właśnie nazywa się Spiritual Bypassing When Spirituality Disconnects Us From What Really Matters, Roberta Augustusa Mastersa, więc tam odsyłam po więcej także zbioru badań i w ogóle wyjaśnienia spiritual bypassing w różnych kontekstach i różnych praktykach. A powiedz mi, jakie widzisz zagrożenia z takiego podejścia dla osoby, która jest właśnie w taki sposób toksycznie pozytywna i właśnie unika tych trudnych tematów? No bo to, że te treści mogą nam utrudniać procesowanie swoich emocji, to jest jakby jedna rzecz, tak? Że słyszymy wszędzie, że ma być dobrze, zaczynamy mieć poczucie winy i nie wiemy, dlaczego my odczuwamy negatywne emocje i tak dalej. Ale dla osoby, która jest naprawdę tak po prostu zaprogramowana, że problemów nie ma, że wszystko jest git, że w ogóle na luzie, nie będę się tym przejmować i będzie dobrze, co się może z nami stać? Jakby czego my tak naprawdę unikamy? Świata i życia. Bo żyjemy w jakiejś wykreowanej rzeczywistości. A nie w realnej rzeczywistości. Tracimy kontakt z rzeczywistością. I teraz, żeby nie było, różne praktyki duchowe. W ogóle duchowość jest ważna dla naszego dobrostanu. Nie chciałabym, żeby ta duchowość też jakoś przez różne takie około szamańskie procedery
Poczekaj, dobrze, napiję się, bo pójdę się po wodę, bo coś się dzisiaj wyłożyło. Generalnie my już kończymy i samo nagranie Dobra, trwa już. Tylko godzinę 5, więc jest wszystko git, ale to będzie już jakby wieńczące, więc tylko ci chciałam uspokoić, że nie przetrzymuję cię tak bardzo. Dobrze, oddaj dobrze. Głos. Dobrze. W ogóle sama duchowość w kontekście naszego dobrostanu i funkcjonowania jest bardzo istotna. Ja nie chciałabym, żeby jakieś około szamańskie praktyki odebrały duchowości znaczenia, bo ona jest istotna. Bo praktyka uważności, medytacja pozwala nam się osadzić na tu i teraz, a to jest istotne w kontekście budowania poczucia szczęścia i dobrostanu. W samej wierze tworzeniu wspólnot, na przykład skupionych wokół różnych organizacji religijnych, również buduje nasze poczucie dobrostanu. Gorzej jak, no właśnie, zakrzywiamy tę rzeczywistość, uzasadniając to trochę duchowością, czyli na przykład muszę przyciągać do siebie dobre rzeczy albo tam odprawiać jakieś rytuały, bo dzięki temu osiągnę tajemnicę absolutu. Mieć wiarę w pomyślne rozwiązanie sprawy, a uzasadnianie, jeśli będę robić to i to, to będzie pomyślnie, to są dwie różne rzeczy. Bo wiara w pozytywne rozwiązanie sprawy i pomyślność nie oznacza, że to się wydarzy. A często mamy takie oczekiwania, że przecież ja zrobiłam to, to, to i to i teraz powinno być fantastycznie. Wykonałam takie rytuały, pojechałam tu i tu i zażyłam taką i taką substancję. No przecież teraz moje życie powinno być idealne, a nie jest. I nie ma takich środków i nie ma takich dostępnych według mojej wiedzy specyfików, procesów, rytuałów, które uczyniłyby nasze życie wyłącznym szczęściem. Oczywiście na przykład praktyka uważności bardzo pomaga, nie tylko w naszej głowie, ale także na przykład obniża ciśnienie krwi, jeżeli jest regularnie praktykowana. Przyspiesza procesy rekonwalescencji, na przykład u pacjentów onkologicznych. To są wymierne zmienne biologiczne, tak? Które możemy mierzyć, obserwować, że to ma wpływ. No, nasze zdrowie psychiczne, a zdrowie fizyczne to są naczynia połączone, więc one oddziałują na siebie. Ale nie znam takiego czegoś, co mogłoby nam zapewnić wieczne szczęście na zawsze. I te takie właśnie rytuały, jeśli będę robić to, to, to i to, to moje życie będzie szczęśliwe, trochę nas zwalnia z odpowiedzialności za konfrontowanie się z tym, co jest realne tu i teraz. I jednocześnie stanowi taki wytrych. Ja też często wdaję się w dyskusję z różnymi osobami, które proponują metody, na przykład medytacje, które leczą z depresji, nie? Medytacje nie leczą z depresji. Medytacja może być narzędziem wspierającym w procesie zdrowienia przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, ale nie sama w sobie medytacja jest tutaj lekiem na całe zło. Wchodzę często w dyskusje z takimi osobami i często dostaję takie komentarze, że nie wiem, na przykład powinnam oczyścić swoje czakry, ponieważ jest we mnie dużo negatywnych emocji, i to są również takie unieważniające. Albo, że za mało wiem, albo za mało doświadczyłam, żeby osiągnąć te pełnię szczęścia. To są takie bardzo unieważniające komunikaty, które kojarzą mi się trochę z sekciarstwem i z guru. Czyli, że jest jakaś grupa, która dosięga absolutu, a reszta, jeżeli jakoś ma odmienne zdanie, niespójne z narracją, no to znaczy, że po prostu się nie nadaje i nie jest wystarczająco bardzo oświecona. I uważam, że to jest niebezpieczne i to jest zagrażające, bo uważam, że w różnych praktykach warto jest zadawać pytania i wątpić, i dyskutować, i mieć na tą dyskusję otwartość, nie zaś jakoś się w pewien sposób blokować i wskazywać jakąś metodę jako jedynie słuszną formę funkcjonowania. No i dużo jest jakby w tym wszystkim przekłamań, nie? I też w różnych ofertach
to jest coś, z czym się absolutnie nie zgadzam. I tym sposobem obie nasze dotychczasowe rozmowy zakończyły się wnioskiem o tym, że należy dyskutować, słuchać siebie nawzajem i być otwartym na to, że możemy zmienić zdanie i możemy nie mieć racji. I uważam, że to jest bardzo fajne podsumowanie tego. Oprócz tego oczywiście, że warto sprecyzować swoje wartości, dążyć do praktyki wdzięczności, nie oczekiwać, że będziemy zawsze super szczęśliwi. Ja jestem usatysfakcjonowana po tej rozmowie. No, bardzo, bardzo się cieszę. No, mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki również, ale jakoś tak przyjemnie się z tobą rozmawia, że pozwalam sobie na flow, ale takim stwierdzeniem, które jest ze mną od wielu już lat, które jakoś mi pomaga się odnaleźć w świecie, to jest, że różnie bywa. I że to jest takie słowo, które pozwala mi pamiętać o tym, że różni ludzie mają różnie, że życie bywa różne i że ja mam prawo do swoich wyborów, ale inni Pięknie. Ludzie również. Dziękuję ci po raz kolejny i mam nadzieję do następnego razu. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Ja korzystam z suplementów Health Labsu od lat. Są to moim zdaniem najlepsze jakościowo produkty na polskim rynku. Jeśli macie ochotę je przetestować, możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Karolina10, dzięki któremu otrzymacie 10% rabatu. Suplementy Health Labs tworzą wybitni eksperci. Oferta jest bardzo szeroka, macie możliwość skonsultowania swojego wyboru ze specjalistą i co ważne dla mnie, firma prowadzi działania w sposób bardzo zrównoważony, innowacyjny i z poszanowaniem zasobów planety. Także bardzo, bardzo zachęcam. Jeszcze raz dzięki wielkie za to, że słuchacie i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!